Mister KO, jak najbardziej zasłużony nowy pseudonim, ten prawy z góry, bardzo imponujący, gratulacje. Dziękuję, przede wszystkim Robert Parzyński. Właśnie zaskoczony tak szybkim rozstrzygnięciem, czy taki był plan po prostu szybko to skończyć? Był plan wejść do ringu i zrobić swoje, tak, no wyczuć go w pierwszej rundzie, co zrobi, czy ruszy, czy będzie trzeba go gonić. No tam w narożniku szatni już widzieliśmy, że jeżeli ruszy na mnie, to trafię go i będzie po robocie, jeżeli będzie wciągał mnie i będzie czekał, no to będę musiał go trochę pogonić, aż go złapę. To właśnie to chciałem powiedzieć, ta pierwsza runda bardzo wolniutka, taka bardzo spokojna i mówię, po prostu chciałeś zobaczyć, na co go stać, w drugiej ruszyłeś od razu i ten cios szedł też bardzo szybko. Ja mam takie wrażenie, że gdybyś chciał w pierwszej rundzie trochę przycisnąć, już w tej drugiej połowie pierwszej rundy, to jeszcze szybciej mogłoby się to skończyć. No ale wiadomo, będę boksował 100 razy lepszymi zawodnikami, więc mi to jest potrzebny, ten spokój, tak? Nie mogę wchodzić i na hura-bura jak pitbull w kaczkę i 30 sekund do domu, bo później będzie mi brakowało tego spokoju, tak? To są treningi, sparingi, te walki. Z każdej walki trzeba coś wyciągnąć, nawet z tak krótkiej, żeby po prostu wejść. Nawet w narożniku się pytałem po walce do trenerów, co spieprzyłem w pierwszej rundzie. I mi mówią, wszystko było dobrze, nie? Chyba jesteś już takim gotowym materiałem na walki wieczoru. Dzisiaj to pokazałeś w walce wieczoru, po walce, reakcja kibiców. Myślę, że już z takim bardzo szybko doszłeś do poziomu, gdzie chyba nikt się nie spodziewał tego, że to zrobisz w takim imponującym stylu. Spokojnie, wszystko przede mną. Jakie to dochodzenie do takiego poziomu, to jest też dużo wiary trzeba mieć w siebie, w to, co się robi. To tak z kolejnymi walkami przychodziło? No jak dojdę już do tego poziomu, to ci powiem. Na razie cały czas się uczę, jestem... No, nie wiem, może w podstawówce boksu zawodowego, tak. Aż głupio byłoby nie zapytać o przyszłość, bo rozumiem, że okres był fajny, z czym rozmawialiśmy, a Ajetowicz dał ci fajne rundy na sparingach. Co teraz? W tym roku jeszcze jakaś dobra walka? No na pewno, przecież to była dopiero pierwsza walka w tym roku, więc jeszcze dwie, może trzy się uda zaboksować. Pytałem o jakieś takie, wiesz, chodzi mi o jakieś konkretne nazwisko, czy liczysz na to, że jeszcze w tym roku uda się wskoczyć gdzieś tam wysoko, nawet na tym boksreku, bo... Można się śmiać, ale jednak te oczka na boksreku też robią swoje, nie? Te gwiazdki. Moim zadaniem jest trenowanie, tak? Tutaj mam promotora Mariusza Grabowskiego, jemu zaufałem, dobrze mnie prowadzi. To jak sami tutaj zaznaczacie, czy kibice, czy wy widzicie, że dojdzie w dobrym kierunku z walki na walkę, jestem coraz lepszym zawodnikiem, dostaję coraz lepszych zawodników i w cudzysłowie można powiedzieć, co coraz szybciej ich kończę, tak? Więc to wszystko idzie w dobrym kierunku. Ja jestem zawodnikiem Tynex Boxing Promotion Mariusza Grabowskiego. Moim zadaniem jest po prostu trenowanie i się rozwijanie. Jest szansa, że to dojdzie do skutku? Tak jak mówię, ja jestem gotowy. Będzie propozycja, odpowiednia propozycja, odpowiedni czas i możliwości przygotowania się przede wszystkim. Okres sparingowy, jedziemy do Niemiec, bo i w półciężkiej i super silnie mistrzami są Niemcy, więc jadę, biję Niemca na twarzy, biorę pas do Polski. Czy się po Czudinowie spodziewałeś czegoś więcej, że postawi ci powiesi ci troszeczkę wyżej poprzeczkę, czy taki scenariusz też brałeś pod uwagę? No nie będę tutaj fałszywie skromny. Byłem pewny, że go znokoduję. To kwestia była tylko czasu, czy to będzie pierwsza runda, druga czy dziesiąta. A tak z perspektywy czasu, kto był bardziej niewygodny? Ajetowicz na sparingach czy Czudino po tej pierwszej rundzie, co mogę zobaczyć? Nie no panowie, nie określajcie Ajetowicza tym, co widzicie w ringu, tak? Bo akurat ja miałem przyjemność go poznać, porozmawiać z nim, fajny, miły tydzień czasu spędziliśmy, czy to razem w saunach, czy właśnie na jedzeniu, czy na treningach, dużo rozmawialiśmy, mój trener świetnie mówi po angielsku, więc no, on jeździ tak naprawdę przegrywać te walki, tak? No, pokazywał nam ostatnią walkę we Włoszech, chłopa rzucił na dechy tam chyba w trzeciej rundzie, no i promotor mówi, Ajetowicz, no boxing, no money, że nie dostanie pieniędzy, to tamto, to wiadomo, zobaczcie, że on z nikim nie przegrał przed czasem, tak? No, to świadczy o tym, że po prostu wyjeżdża, przestaje i boksować, daje im możliwość wybić się na swoim nazwisku. No, ja dostałem pochwałę od Ajetowicza, tak? Ajetowicz tam bardzo miło o mnie mówił, zresztą no, czuł te ciosy, tak? Na sparingach. Czy tutaj Czulina powiedział to samo, porozmawialiśmy z nim chwilę, mówił, że no, masz czym uderzyć, czuć moc w twoich rękach. No jeszcze jest trochę pracy przede mną, żeby tej męskości przede wszystkim, takiej chłopskiej siły takiej zdobyć. Tak, ja mam 25 lat, więc jeszcze te 2-3 lata mi brakuje, tej, żeby tak się rozwinąć w 100%. Tak. Ta kategoria wagowa nowa to jest taka już powiedzmy długofalowa polityka i długofalowy plan, czy też może to się jeszcze wszystko różnie potoczyć?
Jestem zawodnikiem kategorii Super Średni, to mówię oficjalnie i otwarcie, ale no wiadomo, jak Dominik Bosel nagle, nie wiem, znajdzie jaja w majtach i dostaniemy telefon od Timu Zawerla, no to pojedziemy zdobyć pas w, tego EBU w półciężkiej, albo się go zwakuje, albo się raz obroni i wracam do Super Średni. To będzie trudne pożegnanie z Arabem? Znaczy to tak jak mówię, ja mnie przede wszystkim zależy, żeby mnie kibice, ludzie, dziennikarze kojarzyli z nazwiska, tak? Bo często się zdarza, że tam jeździmy na jakieś tam prowadzić treningi z trenerami czy coś, no i się mówi, że Parzęczewski przyjedzie, Parzęczewski, no i tak chwila zastanowienia, a Arab, to już wiem, to fajnie, to dzwonię do chłopaków, żeby przyjechali, nie? No i też nie ukrywam, że to było fajne za łebka, za mało lata, tak? Arab, tak? Terrorysta czy coś w tym stylu. No kurde, mam 25 lat, powoli bym chciał zakładać tą rodzinę, być, tak jak mówię, mężczyzną, tak dorosłym, odpowiedzialnym facetem, więc no... Trzeba zamienić zabawki na co innego. Politycznie to też tak zaczynało średnio wyglądać, nie? No tak, tak jak mówię, zaczynam już boksować na coraz wyższym poziomie, na coraz lepszych galach, no to też trzeba o ten własny wizerunek zadbać. Wydaje się, że bardziej ci pomogło niż zaszkodziło tak naprawdę, bo od tego momentu zaczął się twój rozwój. A dzisiaj nawet nie w szatni, w hotelu, jak z trenerem leżeliśmy, poruszyliśmy ten temat, mówię do Grześka, ty Grzechu, ja nie wiem, czy ta porażka więcej mi nie dała, niż mnie skreśliła. Jeżeli mówi tam o tej cyfrze, to wszyscy zapomną. Mówię, to ludzie pamiętają, jak patrzą w rekord, tak? Ty, on ma jedynkę, z kim przegrał, tak? I się zastanawiają, no kurde, to było, kiedy to było, dawno temu i tak w ogóle. To jest boks, to jest życie, co nie? Po to są upadki, żeby wstawać się, otrzepać i robić lepszą robotę. Grzegorza Krawczyka nie zamienisz chyba na nikogo, bo wasz duet się sprawdza już od dłuższego czasu. Nie ma takiej opcji, never, nigdy, nie ma takiej opcji. Dzięki. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich.